Witam wszystkich. Dzisiaj kolejna zupka od Wifona. Tym razem smak wołowiny z curry pikantny. No jest to opisane jako mega ostre, więc zobaczymy, jak to jest to z tą pikantnością. Wyprodukowano w Wietnamie. Mamy tego 70 gramów. 64 kilokalorie na 100 gramów gotowego produktu, czyli nie takiego suchego. Jak ktoś sobie chce zrobić taką zupkę, niech sobie zważy i sobie sprawdzi, ile to jest kalorii. Zamiast podawać normalnie w takiej wersji, jak większość innych produktów jest podawana, no to tu muszą kombinować. Tu się nawet chwalą nam, że bez substancji konserwujących, aż dziwne. Ale oczywiście inne rzeczy też mamy, ale jak się przyjmie taką dawkę niepożądanych składników raz na jakiś czas, to się raczej nic nie stanie. No i potrzebujemy do tego 400 ml wody. W moim przypadku gotuje się tu odrobina mniej, dla lepszego smaku. I co mamy dokładnie tu w środku? Makaron pszenny typu instant. Olej, prawdopodobnie palmowy, bulion plus ewentualnie jakieś warzywka. Tu też jest bulion plus ewentualnie jakieś warzywka, więc mamy niejako takie podwójnie. Pewnie w jednym jest smak wołowiny, w innym smak curry. Najprawdopodobniej. No i oczywiście jak się woda zagotuje, wszystko to wsypać, odczekać kilkanaście minutek i zobaczymy, jak to będzie mega ostre. Czy jednak nie będzie? Jak to czasami bywa z niektórymi produktami, zwłaszcza wyprodukowanymi w Polsce. Piszą, że jest pikantne, a jednak oczywiście to pikantne nie jest. No tutaj oczekuję rzeczywiście tego mega ostrego smaku. Tak to się przedstawia. Tak jak sądziłem, jak to wysypywałem, to w tej jednej saszetce był taki biały proszek, prawdopodobnie bulion wołowy. W drugiej saszetce to już był taki bardziej żółty, kolorowy proszek. I tam raczej była mieszanka curry plus trochę szczypiorku, bo jego tutaj trochę pływa, ale zbyt malutko jest jego tutaj. Mogli dodać więcej. A w saszetce z olejem był dodatkowe chili. Także tego oleju raczej nie należy pomijać. Jak to niektórzy wywalają, bo tam niby olej palmowy, no ale to traci wtedy na całym smaku. Mamy tu oczywiście typowy makaron, jak w większości tego typu zupek, nie tylko tych z Wifona. Ja oczywiście sobie go pokruszyłem, bo lepiej by mi go będzie jadło się z łyżką. No, odrobina tego szczypiorku tutaj pływa. Można go zauważyć, ale raczej to są bardzo skromne ilości. Takie odrobinki. Mogli chociaż dodać tutaj tego nieco więcej. Nawet marchewki tu nie ma. No ale jak smakuje sam bulion? Widać, ma ładny taki żółtawy kolor od kurkumy. No rzeczywiście jest to ostre. Czyli dobrze napisali na opakowaniu. No, może nie aż mega ostre, ale tą ostrość rzeczywiście czuć. Może raczej mniej czuć smak wołowiny, ale bardziej już takie te przyprawy od curry. To zdecydowanie są tutaj wyczuwalne. Plus oczywiście chili. Może nie jest to jeszcze taka mega ostrość, jak w niektórych zupkach koreańskich z tym lepszym makaronem, ale rzeczywiście jest to ostre. Czyli jednak nie kłamali na opakowaniu. Ja bym raczej nie stwierdził, że to jest mega ostre, ale ostre. Chociaż jak osoby niektóre nie lubią mega ostrych, no to pewnie powiedzą, że tutaj jest to ostre mocno.
Ale czuć jeszcze dodatkowe przyprawy. Całkiem fajny smak. Na pewno lepszy niż taka zwykła zupa typu curry, która jest też w ofercie tej firmy. Tu jest to zdecydowanie lepsze. Bardziej takie aromatyczne, powiedziałbym. No i tą ostrość rzeczywiście czuć. No jak się zje taką całą zupkę, no to nieźle będzie piekło. Ale dobrze, że mam kawę z mlekiem, więc trochę to pieczenie mi zniweluje później. Jak się napiję i jak to zjem. Oczywiście takie coś, jak jemy w terenie, można sobie dodać inne dodatki. W postaci jakichś dodatkowych warzyw. Na przykład suszonych. Będą się gotować razem z wodą, więc zmiękną w międzyczasie. No plus ewentualnie dodatek mięsny też by się przydał. Może być wołowina lub ewentualnie jakieś inne mięso. Kto komu tam jakie pasuje. Ale w takiej formie też jest to zjadliwe i ostre. No ze smaku tutaj jestem zdecydowanie zadowolony. Bardziej niż z takiej wersji, powiedzmy, zwykłej curry. Polecam takie coś, jak ktoś nie jadł, jak ktoś nie lubi tego typu chińskich zupek, chociaż one nie są chińskie, to już jego sprawa. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.